Groźny Busquets, Piqué! 1-0! Gerard Piqué! Ależ się fantastycznie znalazł, a to jak wykończył akcję, no to już było coś pięknego. To jest obrońca, który w polu karnym rywala no nie waha się, nie ma takich momentów, że nie wie co zrobić z piłką, kiedy tam mu spada pod nogi. No wykańcza akcję w ten sposób, w jaki wykończył właśnie Teo. Drugi gol chyba Gerarda Piqué, z tego co pamiętam, ten pierwszy chyba na Vicente Calderon. Tak, drugi gol, istotnie. A więc dosyć dawno. Aż strzelił bramkę po rzucie rożnym, przyjął sobie na klatkę piersiową i też chrupnął jak z armaty, tak jak teraz. No i w ten oto sposób Barça wychodzi na prowadzenie. No jeśli gdzieś tam Shakira ogląda, to pewnie SMS-ka posłała. Nie ma mowy o spalonym. Busquets i Piqué, dwóch stoperów zrobiło tę akcję. To ciekawe, że bardzo dużo mówili piłkarze Villarreal przed meczem z Atletikiem Bilbao, że te rzuty rożne muszą uważać. Sami strzelili gola po stałym fragmencie gry.